Ja się nazywam Marcin Jakobi, można przeczytać również, ale chyba mała czcionka jest. I chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć troszeczkę o Chinach współczesnych, tak jak one wyglądają dzisiaj. Przede wszystkim o dwóch aspektach, właściwie o jednym, o aspekcie rozwoju technologii w Chinach i tym, że Chiny troszeczkę inaczej wyglądają niż wielu z nas jeszcze nadal myśli, ponieważ rozwój chiński jest bardzo szybki i bardzo dużo się zmienia na świecie. I mam nadzieję, że ten wykład trochę pomoże nam spojrzeć na Chiny współczesne jako rosnące mocarstwo technologiczne i zastanowimy się, co się stało, co Chińczycy zrobili, że tak bardzo zmieniło się państwo niemałe chińskie z wielkimi wyzwaniami, z wielkimi problemami, a jednak takie, które już na arenie międzynarodowej staje się liderem nowych technologii i liderem również technologii na przykład odnawialnej energii elektrycznej, o czym mało się ostatnio jeszcze mówi. Troszeczkę będę pokazywał Państwu statystyk. Mam nadzieję, że Państwo nie zasną. Proszę się nie przestraszyć. Wydaje mi się, tak będzie po prostu lepiej uzmysłowić sobie skalę tego, o czym mówimy. Najpierw, żebyśmy zobaczyli, jak duże są Chiny gospodarczo. Gospodarcze oczywiście nadal, jeśli chodzi o PKB, czyli produkt krajowy brutto, Stany Zjednoczone są liderem światowym. Chiny rosną bardzo dynamicznie, ale nadal do Stanów Zjednoczonych trochę im brakuje. Natomiast jeżeli spojrzymy na różnicę pomiędzy Stanami, Chinami i różnicę między Chinami a Japonią, która jest trzecią gospodarką świata, no to widzimy, że pozostałe wszystkie państwa zostają w tyle. Różne statystyki pokazują Unię Europejską jako całość. Jeżeli podzielimy to na państwa, no to wygląda to dużo gorzej. Cała Unia Europejska jest bardzo silna gospodarczo, ale nadal dużo słabsza od Chin. Gdy porównamy z kolei eksport, no tutaj okazuje się, że jest inaczej. Chiny są największym eksporterem świata, czyli nadal produkują najwięcej i sprzedają za granicę swojego kraju najwięcej ze wszystkich państw świata. I jest to coś, o czym na pewno wszyscy wiemy i nie jest to nowa informacja, ponieważ Chiny od lat 90. właściwie cała gospodarka chińska nakierowana była na eksport. Czyli pomysł był taki, że nasze państwo, żeby się bogaciło, musi jak najwięcej produkować i sprzedawać za granicę i z tych pieniędzy za granicę będziemy rozwijać nasz kraj. Dlatego możemy powiedzieć, że Chiny do niedawna były przede wszystkim mocarstwem eksportowym. Do niedawna właśnie dlatego, że teraz to się wszystko zmienia. Zmienia się z wielu powodów. Jeden z powodów jest taki, że po prostu ten potencjał eksportowy Chin powoli się wyczerpuje. Chiny stają się coraz bogatsze, a przez to coraz droższe, więc coraz trudniej jest w Chinach otworzyć fabrykę i tanio produkować i tanio sprzedawać, bo już jest coraz drożej. Więc firmy wolą produkować gdzie indziej, w tańszych krajach. Chiny stają się coraz droższe, coraz mniej konkurencyjne przez to i nie mogą utrzymać takiego prymatu eksportowego, jaki miały do tej pory. Porównajmy Chiny z Polską. Oczywiście to są dwa różne kraje, jeśli chodzi o skalę. Polska jest mała dość, jest wielkości jednej z takich średniej wielkości prowincji chińskiej, jeśli chodzi o obszar. Jeśli chodzi o populację, no to cała Polska jest wielkości dwóch miast chińskich, powiedzmy. Jeżeli byśmy wzięli Pekin i Tiendzin jest niedaleko Pekinu, razem z całymi aglomeracjami, no to jest mniej więcej taka populacja, powiedzmy 30-40 milionów, czyli tyle, ile mieszka w całym naszym kraju. Więc patrząc na te statystyki, musimy pamiętać rzeczywiście, że skala jest zupełnie inna. Ale to, co Państwu chcę pokazać, to jest dynamika wzrostu. Czyli wszystko jedno, czy to jest kraj wielki, czy malutki, dynamikę wzrostu możemy porównać. Chiny właściwie możemy powiedzieć, że odbiły się od tej poziomej linii tutaj. Czy wiedzą Państwo, co się stało w roku dokładnie grudniu 78? Chiny bardzo, bardzo zmieniły swoje podejście do tego, jak mają budować swoją potęgę. Tak, Deng Xiaoping i początek okresu reform i otwarcia. To jest moment, w którym Chiny stwierdziły, że będą powoli wprowadzać gospodarkę rynkową. Oczywiście na swoich zasadach, kontrolując wszystkie procesy, idąc do przodu, wycofując się, zmieniając strategię, ale generalnie było to wprowadzenie gospodarki rynkowej, czyli otwarcie Chin na handel, otwarcie Chin na prywatną własność, na robienie interesów. I widzimy, że od tego momentu Chiny, jeśli chodzi o produkt krajowy brutto, zaczęły rosnąć dynamicznie. No tutaj jak rakieta poszły do góry i Polska została oczywiście daleko, daleko w tyle. Polska też się rozwijała przez te lata i też był, no szczególnie
możemy powiedzieć, że gdzieś na początku naszego wieku ten rozwój bardzo ładnie wygląda, natomiast oczywiście nie da się tego porównać zupełnie z Chinami. Wzrost eksportu, no tu jeszcze większe widać różnice. Polski eksport również rośnie i jest to tendencja bardzo dobra, natomiast no nie możemy się porównać z Chinami, gdzie ten eksport eksplodował. Chiny przede wszystkim możemy powiedzieć, że w okolicach roku 2005-2008 były u szczytu czegoś, co można było nazwać fabryką świata, czyli Chiny produkowały mnóstwo dla tysięcy firm na całym świecie i wszystko, co w Polsce Państwo widzieli w sklepach, to połowa albo 3/4 było wyprodukowane w Chinach. Nadal oczywiście tych produkcji chińskich jest bardzo dużo, natomiast będzie procent udział tanich produktów chińskich w sprzedaży detalicznej będzie malał, ponieważ nie tylko zmienia się to, ile Chiny produkują i sprzedają na zewnątrz, ale zmienia się również to, jaka jest jakość tych rzeczy. Chińczycy zaczynają sprzedawać coraz więcej wysokich technologii, a coraz mniej tanich produktów, czyli mniej plastikowych kubeczków i torebek plastikowych, a więcej smartfonów, o czym właśnie będziemy mówić. Bardzo poprawiły się warunki życia również w Chinach, ponieważ możemy powiedzieć, że właściwie Chiny w latach 50. były krajem no właściwie w skrajnym ubóstwie. Rewolucja kulturalna, cała polityka komunistycznych Chin do 78 roku nie pomagała w tym, żeby Chińczykom się żyło dobrze. Chińczycy w zdecydowanej swojej większości żyli na granicy ubóstwa albo w ubóstwie. Bardzo dynamicznie się to zaczęło zmieniać i możemy powiedzieć, że średnia długość życia jest również pewnym obrazem tego, bo związana jest z wyżywieniem, związana jest trochę z edukacją, związana jest z opieką medyczną, związana jest w ogóle z ogólną jakością życia. Także tu nastąpił w Chinach gigantyczny cywilizacyjny rozwój i wzrost. Jeszcze troszeczkę danych statystycznych, mam nadzieję, że mi Państwo wybaczą. Spójrzmy na produkt krajowy brutto w podziale na obywateli. Czyli jeżeli dzielimy to, co państwo wytworzyło gospodarczo na każdego obywatela, czyli średnio ile obywatel, oczywiście czysto teoretycznie, osoba starsza, noworodek, osoba w wieku produkcyjnym, ile dana osoba wyprodukowała w danym kraju. Chiny mają gigantyczną populację, 1 400 000 000, dlatego ten podział jest dla Chin niekorzystny bardzo. W tym podziale Chiny już mają teraz bardzo wysokie PKB, w przeliczeniu na złote polskie 33 tysiące mniej więcej złotych. Polska ma około 50 tysięcy, to jest chyba 12 tysięcy euro. Najnowsze dane, jakie znalazłem. Więc można powiedzieć, że tutaj ta różnica nie jest taka gigantyczna. Natomiast w Chinach jest bardzo duża nierówność społeczna. To znaczy jest bardzo duży rozdział pomiędzy osobami, które zarabiają bardzo dużo i osobami, które zarabiają bardzo mało. To pokazuje współczynnik Giniego. To jest współczynnik, który pokazuje, jakie jest rozwarstwienie społeczne, jeśli chodzi o przychody. I to rozwarstwienie, ten współczynnik mierzymy od 0 do 100. 0 to jest idealnie każdy obywatel ma dokładnie tyle samo pieniędzy. Czyli sytuacja absolutnie niemożliwa, ale kiedyś w utopii komunistycznej do tego dążono i widać, jakie były efekty. 100 to jest całkowita nierównowaga, czyli to jest też czysto teoretyczny przypadek, że to rozwarstwienie jest takie, że w ogóle się nie spotykają osoby, które mają najmniej pieniędzy i najwięcej. 51 to jest niezbyt dobry współczynnik, czyli to pokazuje, że Chiny są bardzo, bardzo niezrównoważone społecznie. Bardzo mała grupa osób niezwykle bogatych i to bogactwo jest absolutnie gigantyczne i zdecydowana większość społeczeństwa, która no, nie jest zamożna. Natomiast... Tak. Wszędzie jest Polską, bo tutaj zabrakło. Dla Polski to jest 30 parę. To jest nieźle. Nieźle. Nie, mniej, przepraszam, mniej. Skandynawia ma 25, to jest najlepiej, nie pamiętam, które kraje. Stany Zjednoczone, które są dość rozwarstwionym krajem, w zależności od statystyk, mają od 37 do 42. Polska jest gdzieś 32, moim zdaniem. Trzeba by to sprawdzić. W każdym razie w Polsce nie jest to, nie jest ten wskaźnik zły. Najbardziej rozwarstwione są z takich krajów największych. Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, Brazylia. To są państwa z dość wysokim współczynnikiem Giniego. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na państwa takie jak Jemen na przykład, ogarnięte wojną, czy niektóre państwa o mniej rozwiniętych gospodarkach, tam czasami ten współczynnik jest bardzo, bardzo wysoki.
Bardzo ciekawa rzecz, do której wrócę, to jest szkolnictwo. Jesteśmy w uniwersytecie, także o tym nawet powinienem chyba trochę powiedzieć i powiemy sobie za chwilkę jeszcze więcej. W Chinach mamy dość wysoki odsetek uczniów szkół wyższych, 51%, czyli połowa populacji młodych ludzi w wieku uniwersyteckim idzie na studia wyższe. To jest wysoki współczynnik, w Polsce on jest jeszcze wyższy, on jest bardzo wysoki w naszym kraju. 67% prawie to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Czyli 67% młodych ludzi decyduje się na edukację wyższą, czy to jest uniwersytet, czy szkoła jakaś wyższa, czy szkoła wyższa zawodowa. To jest bardzo, bardzo dużo. Ale dane, które są absolutnie szokujące i nie wiem, czy Państwo widzą te wszystkie liczby tutaj, to jest coś, co pokazuje, co się w Chinach dzieje tak naprawdę. Liczba zarejestrowanych patentów, dane najnowsze, które mam, są za 17 rok, to są dane Banku Światowego. W Polsce zarejestrowano w 17 roku niecałe 4000 patentów. To jest bardzo mało. Niemcy, które są liderem, jeśli chodzi o patenty w Europie, to było 48 prawie tysięcy patentów, czyli no ponad 10 razy więcej niż w Polsce. Stany Zjednoczone, które były zawsze przez wiele lat liderem patentowym, łącznie z Japonią, to były dwa takie najsilniejsze kraje, jeśli chodzi o potencjał patentowy, niecałe 300 tysięcy patentów, czyli to jest też no, dużo więcej niż wszystkie kraje europejskie. Japonii tutaj nie podałem mniej niż Stany 220 albo 230 tysięcy, też sporo, ale mniej. Chiny 1,245 tysięcy. Oczywiście nie wszystkie patenty mówią o tym, że jest to jakaś nowa technologia, która jest wdrożona. Bo można wymyślić sobie jakąś rzecz, opatentować ją, włożyć ją do szuflady i zapomnieć. Albo można celowo coś opatentować i nie chcieć tego produkować. Właśnie po to, żeby zablokować pewną technologię. Także to, ile jest patentów, nie pokazuje jeden do jeden, jak dużo nowych technologii powstaje, ale jednak jest to jakimś odzwierciedleniem. Jeżeli w Polsce to są 4000, a w Chinach 1,300, no to widać, że tutaj no nie ma w ogóle co porównać. To jest kompletnie inna skala. Także Chiny są państwem, gdzie bardzo dużo myśli technologicznej teraz jest, tak powiem, rozwijanej, bardzo dużo nowych patentów, bardzo dużo nowych badań, bardzo dużo nowych technologii, które są testowane i wprowadzane w życie. Jest coś, nie wiem, czy Państwo znają, te indeksy innowacji, to są publikowane co roku takie, można powiedzieć, rankingi krajów, które w oparciu o bardzo różne dane porównują innowacyjność danego kraju i gdzieś te kraje plasują w skali. Oczywiście, jak każdy ranking, można dyskutować o metodologii. Czy rzeczywiście te rankingi odzwierciedlają to, co naprawdę się dzieje w danym państwie, w danym kraju? Czy one są sprawiedliwe? Czy te poszczególne elementy składowe są dobrze ustalone? Ale nadal wydaje mi się, że w jakiś sposób one pokazują pewne tendencje i pewne rzeczy, które mogą nam się przydać w dzisiejszym spotkaniu. Najnowszy indeks innowacji, czyli najbardziej innowacyjnych krajów: Szwajcaria, Szwecja, Stany Zjednoczone, Holandia, Wielka Brytania, Finlandia, Dania, Singapur jako pierwsze państwo azjatyckie, Niemcy, Izrael, Republika Korei, czyli Korea Południowa jako drugie państwo azjatyckie, Irlandia, no i tutaj oni osobno traktują Hongkong i osobno Chiny. Mimo że Hongkong jest elementem Chin, natomiast rzeczywiście gospodarczo jest trochę traktowane oddzielnie, więc jako dwa osobne państwa przed Japonią. Jedyne państwo, które nie jest państwem o wysokich dochodach. Wszystkie inne państwa, które są uznane za najbardziej innowacyjne, są państwa rozwinięte o wysokich dochodach. Chiny jedyne tutaj odstają. Obecnie sprzyjrzymy się temu rankingowi jeszcze bliżej. Chiny z roku na rok w tych rankingach idą do góry. Czyli coraz bardziej są oceniane jako państwo innowacyjne. I znowu pozwoliłem sobie na porównanie Chin i Polski. Polska nawet w tym rankingu nie wygląda tak gorzej. Wydawało mi się, że wypadnie słabiej, bo dużo mówimy o innowacji, ale mało się dzieje w naszym kraju. 38 miejsce, 39 miejsce, no na 200 państw. To nie jest tak strasznie, aczkolwiek na pewno byśmy chcieli być silniejsi.
trzy takie główne obszary kompetencyjne. Tych obszarów jest kilka w tym akurat konkretnym rankingu. Jeden obszar, który przetłumaczyłem jako wyrafinowanie sektora usługowego, czyli na ile sektor usługowy produkuje usługi, które zawierają wysokie technologie, które są wysoko przetworzone. Chiny są na 14 miejscu, Polska na 38. Natomiast już tworzenie wiedzy i nowych technologii, czyli to, jakie myśli technologiczne są generowane, tutaj Chiny już są dużo, dużo silniejsze. Na 5 miejscu światowym, Polska zgodnie ze swoim miejscem rankingowym mniej więcej tak samo. No dużo gorzej tutaj sobie radzimy, czyli wytwory kreatywne, tutaj chodzi mniej więcej o między innymi o gospodarkę kreatywną, o takie rzeczy jak na przykład gry komputerowe, gdzie mamy polską firmę CD Projekt świetnie sobie radzącą, ale to jest za mało. W Chinach ten potencjał jest bardzo wysoki, Chiny na 12 miejscu, a Polska ewidentnie bardzo, bardzo słabo. Chiny są światowym numerem 1 w tych rankingach w 7 czy 8 kategoriach. Tutaj dałem Państwu kilka kategorii, liczba patentów, o tym już sobie powiedzieliśmy, eksport produktów kreatywnych, eksport produktów high-tech. Czyli można powiedzieć, że już teraz Chiny są mocnym państwem, jeśli chodzi o wszystko to, co jest związane z wiedzą intelektualną, z wysokimi technologiami, z kreatywnością. I taki stereotyp Chin, że Chiny to jest państwo, które czy Chińczycy są osobami, które tylko kopiują, powtarzają, a nic nowego nie wymyślają, okazuje się, że no, nie jest prawdziwy. Po prostu w pewnym momencie można powiedzieć, że ten model rozwojowy azjatycki w ogóle był modelem opartym na kopiowaniu, na uczeniu się, na przejmowaniu pewnych rzeczy, ale potem na ich adaptacji i tworzeniu czegoś nowego z tego. Jeżeli spojrzymy wstecz, myśląc o historii Azji Wschodniej w XX wieku, to był to model, przez który przeszły wszystkie państwa wschodnioazjatyckie, które uznajemy za państwa bardzo zaawansowane technologicznie. Najpierw Japonia w latach 50., która kradła technologię Stanów Zjednoczonych, kopiowała dosłownie motocykle i samochody, rozbierała na części, robiła podobne rzeczy i tworzyła swoje własne. Potem to samo robił Tajwan, który również kradł technologię bardzo często, naśladował w sposób, który dzisiaj powiedzieliśmy, że jest nielegalny. To samo robiła Republika Korei, Korea Południowa. To samo robiły Chiny, tylko dużo, dużo później. I to jest ciekawe, że taki stereotyp państwa, które produkuje bardzo tanie i bardzo słabe rzeczy, najpierw był stereotypem dotyczącym Japonii, o czym na pewno mało z nas pamięta. Potem to był taki stereotyp, który dotyczył Tajwanu. Mówiono, że ach, tajwańskie to jest beznadziejne. Potem okazało się, że tajwańskie jest świetne i mieliśmy ten stereotyp dotyczący produkcji chińskich, jak wiemy, oczywiście nie bezpodstawny, bo wiele chińskich produktów było i nadal jest bardzo złej jakości. Natomiast widzimy, że ta gospodarka idzie w zupełnie innym kierunku i ten kierunek jest czymś, co wydaje mi się jest dość ciekawe. Także to był właściwie wstęp. Teraz chciałbym powiedzieć o 5 polach, które wydaje mi się interesujące, jeśli chodzi o współczesne Chiny. Zielona energia, motoryzacja, smartfony, infrastruktura 5G i rynek online i płatności mobilne. To są takie obszary, w których Chiny są silne i chciałem, żebyśmy chwilkę sobie o tym powiedzieli, zastanowili się, co się dzieje i może też dlaczego. Chociaż nie wszystkie odpowiedzi chyba tutaj będziemy w stanie wygenerować. Najpierw chciałem Państwa zapytać, co to jest? To jest jedna z największych, można powiedzieć, elektrowni słonecznych na świecie. Największe są w Indiach tak naprawdę. Chyba 3 największe są w Indiach, 2 w Chinach i kilka w jeszcze innych miejscach na świecie. To jest na granicy pomiędzy prowincją Qinghai a Tybetem. To są takie półpustynne i pustynne tereny, gigantyczne, dość wysoko, z małą bardzo ilością chmur, gdzie niewiele więcej można zrobić. Po prostu są puste tereny, rolnictwo nie bardzo, ludzie też tam nie chcą mieszkać, bo tam nie ma nic po prostu, są gigantyczne, puste tereny, więc idealnie nadają się na zieloną energię. To jest takie miejsce, które się nazywa Lungyangxia. Są 2 takie gigantyczne zakłady fotowoltaiczne, czyli elektrownie słoneczne w Chinach w tej formie. Żadnego miasta nie ma w pobliżu, nie. Trzeba to przesyłać. Tak, tak, trzeba to przesyłać. To są bardzo, bardzo rozległe, puste tereny.
I też wydaje mi się, że te dane mogą być dla Państwa może nie szokujące, ale mogą być pewnym zaskoczeniem. 30% światowych patentów, jeśli chodzi o baterie słoneczne, należy do Chin. Czyli 1/3 myśli technologicznej w ogóle dotyczącej tego jest w Chinach, czyli nie tylko produkcja. Chińczycy najwięcej produkują energii odnawialnej na świecie i jest to gigantyczna liczba. Ta liczba, która nie wygląda jakoś tutaj być może zbytnio nie jest wyeksponowana, 695 gigawatów, ale dla porównania powiem Państwu, że Stany Zjednoczone to jest niewiele ponad 200 gigawatów, czyli 3 razy mniej, a pozostałe najbardziej rozwinięte państwa, tradycyjnie Niemcy były zawsze takim państwem o bardzo, bardzo rozwiniętej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, to jest 100 tylko. Czyli Chiny produkują 7 razy więcej niż bardzo zaawansowane technologiczne państwa, które od wielu lat mają politykę uzyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Jeżeli spojrzymy na 10 największych firm światowych, które produkują baterie słoneczne, 6 z nich to są firmy chińskie. Największy producent to jest producent koreański, mamy jeszcze firmę z Tajwanu i mamy firmę ze Stanów Zjednoczonych. I to jest pierwsza dziesiątka. Bardzo dynamicznie rozwinął się ten sektor w Chinach. W latach 2009-2018 3 razy więcej Chińczycy zaczęli produkować energii odnawialnej niż produkowali do tej pory. Czyli to jest wzrost o 300%. No i znowu, jeżeli spojrzymy na Polskę, której tutaj nie ma, ale ona dzisiaj, Polska produkuje i niestety ta produkcja może spadać, energii ze źródeł odnawialnych 0,4 gigawatów, to jest tyle, ile Chiny produkowały w 2009 roku, ale teraz już mamy tyle. Także gigantyczny, gigantyczny wzrost. Pytanie, co się stało takiego w Chinach? Jedna rzecz, która jest bardzo ważna, która działa się w ostatnich latach, to jest coraz większa świadomość tego, jak bardzo zanieczyszczone są Chiny. Znaczy Chiny rozwijając się bardzo dynamicznie od lat 80. rozwijały się kosztem środowiska naturalnego. Zatrute rzeki, zatruta gleba, gigantyczne problemy zdrowotne populacji chińskich, smog nad większością, właściwie nad wszystkimi wielkimi miastami chińskimi. To była bolączka chińska przez ostatnie lata. Nadal jest. Komunistyczna partia Chin, która kontroluje wszystkie środki masowego przekazu w Chinach, przez wiele lat grała w taką grę, żeby udawać, że nic się nie dzieje, żeby nie mówić o tym. I przez wiele, wiele lat jedynym na przykład źródłem wiedzy o zanieczyszczeniu powietrza w Pekinie była ambasada amerykańska, która miała swoją własną stację pomiarową i z radością komunikowała wszem i wobec, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze, a Chińczycy mówili, nie, wcale nie, to jest tendencyjne, jest bardzo czyste powietrze, zdrowe, proszę głęboko oddychać. Natomiast dużo mikroelementów z zawartością siarki, metali ciężkich, samo zdrowie. Chińczycy dobrze wiedzieli, co się dzieje i ta presja społeczna mimo autorytarnego systemu politycznego jednak była. I Komunistyczna Partia Chin czuła tą presję. I w pewnym momencie podjęto decyzję, żeby zacząć mówić o tym, jakie są problemy z zanieczyszczeniem przede wszystkim powietrza, bo o tym było najwięcej mowy. I Chińczycy sami zaczęli produkować na bieżąco informacje o zanieczyszczeniu powietrza we wszystkich miastach. Chińczycy mają mnóstwo aplikacji mobilnych, które mogą sobie ściągnąć i w smartfonie sobie zobaczyć, jaką dzisiaj mamy jakość powietrza. Te dane różniły się od danych amerykańskich. Dane amerykańskie pokazywały większe zanieczyszczenie, dane chińskie pokazywały niższe, ale już pokazywały. I z roku na rok tej świadomości było coraz więcej, mówiono o tym coraz więcej, powstał bardzo głośny film stworzony przez reporterów chińskich, który opowiadał o zanieczyszczeniu środowiska i on był bardzo popularny i skokowo można powiedzieć, że spowodował taką potrzebę i otwartość do publicznego mówienia o problemie ochrony środowiska. I partia stwierdziła, że trzeba coś z tym zrobić i rozpoczęła absolutnie bezprecedensowy, gigantyczny program rozwijania energii odnawialnej, zamykania fabryk, które są największymi trucicielami, przenoszenia części z nich w inne miejsca,
stworzenia i respektowania, to jest najważniejsze, różnych norm, dlatego że do tej pory normy były, ale fabryki i zakłady umawiały się z urzędnikami, że muszą produkować, więc dajcie nam spokój, będziemy produkować, a zanieczyszczenie środowiska nie jest aż tak istotne. Bardzo się to wszystko zmieniło i możemy powiedzieć, że przede wszystkim lata władzy Xi Jinpinga, bo to jest tak jak w dawnych Chinach dynastie panujące, czyli od 12 roku mamy władzę przewodniczącego Xi Jinpinga i to jest taka cezura w ostatniej, najnowszej historii Chin. Od 12 roku zaczęto bardzo dynamicznie rozwijać bardzo dużo aspektów związanych z ochroną środowiska. Efekty są bardzo szybkie. W Pekinie jakość powietrza polepszyła się w taki sposób, że zanieczyszczenie spadło o 40%. Nadal jest to zanieczyszczone powietrze. Natomiast zmieniło się to radykalnie, w dużej mierze dlatego, że zamknięto wiele zakładów produkcyjnych i przeniesiono część z nich dalej od Pekinu. Więc to jest taki trochę sztuczny, można powiedzieć, zabieg, powodujący bardzo szybką poprawę, ale jednak. W innych miastach chińskich również nastąpiła, może nie tak spektakularna, ale bardzo duża poprawa jakości powietrza. Energia odnawialna jest absolutnym priorytetem w polityce energetycznej chińskiej. Jest to spowodowane również innymi rzeczami. Chińczycy cierpią na brak surowców naturalnych. Chińska energetyka nadal jest oparta na węglu, podobnie jak w Polsce. I nadal ten węgiel jest ważny. Natomiast Chiny zdają sobie sprawę, chyba dużo bardziej niż nasi politycy, że jak najszybciej trzeba dywersyfikować źródła produkcji energii i jak najwięcej musi być to energii ze źródeł odnawialnych. Dam Państwu jeden przykład, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ponieważ taka niezwykle dynamiczny wzrost gospodarczy spowodował bardzo dużo problemów środowiska naturalnego, o których wspomniałem. Jeden z nich to był zakład produkcyjny, który spowodował ogromne zatrucie bardzo dużego, rozległego zbiornika wodnego. Nie można tam było łowić ryb, nie można tam było nic robić, po prostu była gigantyczna przestrzeń wodna, która była zatruta. Więc co stworzyli Chińczycy? Stworzyli tam jedną z największych farm słonecznych. Na pływakach pływają sobie baterie słoneczne. Cała powierzchnia jeziora jest pokryta tymi bateriami. Pływa człowiek łódką, ściąga zepsute pontony. One są małe, także można ręcznie je przenieść. Zamienia, wkłada z powrotem. Jest to niezwykle prosta sprawa i po pierwsze wykorzystuje przestrzeń, która była nie do użytku, po drugie tworzy jakąś nową wartość, daje też zatrudnienie osobom, które tam mieszkają. Więc wydaje mi się, że to dla mnie zrobiło na mnie duże wrażenie, dlatego że pokazuje pewną taką energię, która jest w chińskim społeczeństwie, dużą elastyczność i myślenie o tym, jak można zoptymalizować pewne rzeczy. Czyli mamy coś, z czego nie możemy wykorzystać, spróbujmy to wykorzystać w inny sposób. Czy znają Państwo te firmy? Kto wie, co to są za firmy? Czy ktoś z Państwa jakąś z nich widział kiedyś? Nie. Samochody? Dobrze, dobrze. Które firmy Państwo znają? To? To? To chyba nie. Moim zdaniem, jeżeli to coś, to Państwo powinni znać tą firmę. Jeżeli jakąś. To są najwięksi światowi producenci samochodów. Szczególnie ta firma. Z Szanghaju. To jest największy producent w Szanghaju, to jest największy producent w Pekinie. To jest drugi największy na świecie producent samochodów elektrycznych po Tesli. O Tesli Państwo słyszeli? Prawda? A BYD nie ustępuje za dużo Tesli i goni ją. To znaczy, jeśli chodzi o produkcję samochodów osobowych, nie. Nie, elektryczne. Ale nie. Nie, nie, nie. Nie, autobusy na przykład. Tak, ale samochodów osobowych są... Tak, tak, tak. Także to są absolutne, absolutne giganty światowe. I właśnie śmieszne jest to, i Państwo nie są wyjątkiem. Znaczy, sądzę, że jakbyśmy w Europie spytali Europejczyków, zrobiliśmy gigantyczne badania, okazałoby się, że albo nikt nie zna tych firm, albo bardzo, bardzo mało osób. A skala mniej więcej jest taka, że te firmy produkują 30% samochodów na świecie. 1/3 wszystkich samochodów, jakie są.
Chiny konsumują 1/3 produkcji samochodów, natomiast mogłyby konsumować więcej. Natomiast od wielu lat w Chinach jest polityka niesprzyjania osobom prywatnym, żeby kupowały samochody. Jak się to robi? Jeżeli samochód kosztuje, nie wiem, 50 tysięcy złotych powiedzmy, czy 100 tysięcy złotych, to drugie tyle się płaci na przykład opłatę rejestracyjną. Różne miasta, to nie jest polityka zintegrowana w całych Chinach, różne miasta mają różną politykę i ta polityka z latami się bardzo zmienia. Natomiast na przykład najbardziej restrykcyjny był Szanghaj i Pekin, bo tam najwięcej ludzi zamożnych, najwięcej samochodów chce i chciała mieć, więc sposoby utrudniania osobom zakupu są takie, że po pierwsze gigantyczne cła na samochody importowane, to też chroni gospodarkę. Druga rzecz, ogromne opłaty właśnie rejestracyjne za samochód, czyli Chińczycy mówią, że to bardzo trudno kupić tablicę rejestracyjną. No nie chodzi o samą tablicę oczywiście, tylko o zarejestrowanie samochodu. I trzecia rzecz, w wielu miastach chińskich wprowadzone były już dawno temu i nadal są utrzymywane różne systemy ograniczania ruchu samochodów poprzez zakaz jazdy samochodem z daną rejestracją. Czyli najczęściej jest tak, że jeżeli jest rejestracja kończy się na liczbę parzystą, to na przykład może w takich dniach w tygodniu jechać, a nie parzystą w innych dniach w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Ale to co spowodowało? Bogaci Chińczycy zaczęli kupować kilka samochodów. Więc okazało się, że jak ktoś naprawdę jest bardzo bogaty, a takich ludzi w Chinach nie brakuje, to ma ileś samochodów z odpowiednimi rejestracjami, jeździ kiedy chce. I powiem szczerze, że rosnąca klasa średnia w Chinach, a klasa średnia w Chinach jest, to jest taka grupa dużo bardziej zamożna niż klasa średnia w Polsce. Ja znam sam przedstawicieli tej klasy, to są tacy powiedzmy można powiedzieć zwykli Chińczycy, mieszkańcy dużych miast. Są dużo bardziej zamożni niż my i oni też mogą sobie pozwolić na dwa samochody z odpowiednimi rejestracjami. Także mówi się w Chinach, jest takie powiedzenie, że jak góra wymyśla jakąś politykę, to dół wymyśla kontrpolitykę. To się przede wszystkim sprawdzało w polityce rządu centralnego chińskiego i rządów prowincjonalnych i w miastach, ale na poziomie zwykłych obywateli też się to zdarza. Co rząd wymyśli, to obywatele myślą jak temu przeciwdziałać. To, co wydaje mi się, że jest jeszcze ciekawsze, to jest to, że Chińczycy bardzo dużo kupują samochodów elektrycznych. I BYD, o którym przed chwilą mówiliśmy, jest rzeczywiście drugim największym producentem samochodów elektrycznych po Tesli, ale tak jak pan słusznie wspomniał, produkuje również autobusy i ciężarówki. I coś, co jest niezwykłym wydarzeniem, to jest to, że od zeszłego roku Shenzhen, jedno z największych miast chińskich, tuż obok Hongkongu, jest miastem, w którym transport publiczny jest w 100% elektryczny. I jest to, proszę państwa, niech państwo zgadną, ile autobusów? 16 tysięcy. 16 tysięcy autobusów elektrycznych. Wszystkie taksówki są taksówkami elektrycznymi w Shenzhen. Czyli proszę sobie wyobrazić wszystkie miasta polskie, gdzie nie ma autobusów spalinowych i taksówek. To jest mniej więcej taka skala. Do końca przyszłego roku 30 innych miast chińskich ma przejść na transport publiczny elektryczny. 30 miast. W tych miastach są takie miasta jak Canton, również jedno z największych miast południa Chin, Nankin, Hangzhou. To są jedne z największych miast. Każde powyżej 10 milionów mieszkańców. Tak dynamicznie rośnie transport elektryczny w Chinach i Chiny przez to, dzięki temu rynkowi, ale również dlatego, że taka jest polityka rządu chińskiego, są absolutnym liderem, jeśli chodzi o samochody elektryczne. Obecnie mają 2,2 rynku samochodów elektrycznych i to jest pierwsze miejsce na świecie. Czyli najwięcej w Chinach kupuje się samochodów elektrycznych. Teraz będzie coś łatwego. Kto ma w kieszeni taki produkt? Proszę się przyznać bez bicia. No to nawet słabiej niż myślałem. A kto ma... Dobrze, 4-5 osób. A kto ma Samsunga? Kto ma Samsunga? Zaraz będzie. Spokojnie. O wszystkim powiemy. Apple?
No dobrze, tak mniej więcej równo. Mniej więcej równo i to nie jest źle. Powiem Państwu, jakie mam dane za zeszły rok. Samsung 20% rynku światowego. Dawniej, parę lat temu jeszcze silniejszy, teraz troszeczkę Samsung słabnie, głównie z powodu konkurencji Huawei'a. Apple 15% rynku, pamiętając o tym, że większość bebechów Apple'a to Samsung. Huawei 13% rynku. Czyli sam Huawei ma już 13%, ale w odpowiedzi na Pana sygnał mamy. Pan zna Oppo. Czy Państwo znają te firmy? Vivo również, też bardzo dużo telefonów. Vivo. OnePlus tego chyba nie ma w Polsce. OnePlus jest to właśnie firmą podległą pod Oppo, co Aha, dobra. ZTE jest firmą w ogóle, jest potęgą technologiczną obok Huawei'a. To jest taka firma, która produkuje smartfony, ale jest to taki, powiedzmy, mały wycinek tego, co robią. To jest gigantyczna firma technologiczna zajmująca się telekomunikacją, więc akurat telefony ZTE to jest jakaś taka odprysk tego. I Lenovo też Państwo znają przede wszystkim jako producenta komputerów, prawda? Ale też produkują smartfony. Jest jeszcze kilka firm chińskich, które produkują głównie na rynki azjatyckie, których ja tutaj nie podałem. One są gdzieś tam, ten rynek smartfonowy w Chinach mają. Wygląda to mniej więcej tak, że... Dlaczego wspomniał Pan o Samsungu, bo to chyba koreański jest. No tak, ale Apple jest amerykański. Mówiłem o firmach, które mają największy podział rynku, czyli Samsung jest najsilniejszą światową firmą produkującą smartfony, drugą jest Apple, a potem mamy samych Chińczyków. I potem mamy inne produkcje typu LG koreański, czy jakieś inne firmy. A właśnie, nie przetestowałem Państwa znajomości języka chińskiego. Jak to się czyta? Xiaomi. O, świetnie. No świetnie, Xiaomi, tak, to znaczy ryżyk. Mały ryż. Dałem tutaj wersję logo ze znakami chińskimi, żeby dowieść, że mam rację. Jeżeli weźmiemy wszystkie te firmy oprócz Huawei'a razem, to one sprzedają 20% smartfonów na świecie. Czyli dodamy do tego Huawei'a, mamy 37% i to jest udział Chin w rynku smartfonowym i on będzie rósł cały czas. Znaczy na to wygląda. Czyli możemy powiedzieć, że Chiny są już absolutną potęgą smartfonową. Domyślają się Państwo, o czym powiemy teraz? 5G. Tak, tak. 5G. Dużo się o tym mówi i dużo się mówiło w mediach polskich o Huawei'u. Właściwie o co chodzi? Dlaczego jest taki szum związany z 5G? Czy wiedzą Państwo? No bo to jest kolejna technologia, która zapewnia szybszy przesył danych. No właśnie, ale jaki rynek? Coś się bardzo zmienia na świecie teraz. Internet rzeczy, proszę Państwa. Technologia 5G ma być technologią, która pozwoli na połączenie wszystkich naszych sprzętów w domu. Lodówek, telewizorów, smartfonów, bram elektrycznych do garaży, komputerów w jedną gigantyczną sieć. I ta sieć będzie pozwalała tym wszystkim sprzętom na komunikowanie się ze sobą. Pod warunkiem, że będzie Pegasus. Tak, pod warunkiem i pod warunkiem, że będziemy na to pozwalać. To jest rynek Pegasusa, a nie rzecz. No dobrze, zobaczymy, jak to się będzie działo. Technologia, która jest bramą do tego, to jest 5G. I dlatego jest na świecie taki wyścig, żeby rzeczywiście ten rynek zagospodarować. I obecnie najsilniejszym graczem na tym rynku jest Huawei. I część z Państwa, którzy pamiętają telefony komórkowe jeszcze sprzed kilkunastu lat, może Państwu zdziwić, że właśnie największymi graczami 5G są dawne, najsilniejsze firmy produkujące jeszcze stare komórki, czyli Nokia i Ericsson. To są trzy największe firmy. Amerykańska najsilniejsza firma Cisco niestety jest daleko w tyle, co Amerykanom bardzo jest nie po drodze. I między innymi stąd wszelkie próby, żeby utrudnić Huawei'owi funkcjonowanie na rynkach amerykańskich i europejskich. Jak Państwo wiedzą, Huawei parę miesięcy temu był bardzo złą firmą i nie można było z nią współpracować. Teraz już jest ok.
Więc to się będzie zmieniać. Znaczy raz będzie zła, raz będzie ok, potem znowu będzie zła, potem znowu będzie ok. Po prostu jest to gigant, który Amerykanie chcą, jak tylko mogą, jakoś przyblokować. Natomiast wydaje się, że trudno jest Huawei przyblokować, zwłaszcza, że ma gigantyczne wsparcie rządu chińskiego, ponieważ Chińczycy oczywiście chcą, żeby firma chińska zdominowała rynek technologii, szczególnie jeśli chodzi o przesył danych, jeśli chodzi o obsługę usług internetowych. Dwaj operatorzy telefonii komórkowej w Chinach, którzy są, to jest China Telecom i China Unicom, to są dwie firmy państwowe, tak jak większość firm w Chinach. Tak naprawdę one są państwowe, one operują gigantycznym rynkiem komórkowym w Chinach i do końca przyszłego roku w 16 miastach mają zbudować niezależną infrastrukturę 5G, czyli po prostu... Co znaczy niezależna? To znaczy, że ona opiera się całkowicie na technologii 5G. Nie znam szczegółów, także nie powiem panu więcej, ale chodzi o to, że elementy 5G są wprowadzone w różnych miejscach. Natomiast chodzi o to, że od początku do końca cała infrastruktura jest oparta o najnowszą technologię i samodzielnie działa. Ponieważ gdyby różne testy były przeprowadzane, 5G już po raz pierwszy chyba w Korei była uruchomiona, natomiast ona opierała się na powiedzmy połączeniu technologii 5G z istniejącą starszą infrastrukturą. I taki moment symboliczny, który był 18 marca tego roku. Chińczycy bardzo się chwalili z tego powodu. Chirurg, który był na wyspie Hainan na samym południu Chin, operował, przeprowadził bardzo trudną operację mózgu na pacjencie, który był w Pekinie z wykorzystaniem technologii 5G, czyli z tak szybkim przesyłem danych, że nie było właściwie żadnego opóźnienia. I to jak gdyby demonstrowało... Słucham? Była prędkość światła. Czyli nie było opóźnienia. Było. Prędkość światła. Może pominąć. Udało się w każdym razie. 0,4 sekundy przez satelitę. Mhm. Czyli ile było opóźnienia? 0,4 sekundy. Jeżeli było przez satelitę, to 0,4 tak. Sekundy. Chyba nie ma innej technologii niż przez satelitę, więc musiało być. Właśnie dlatego to się tak mówi, że tam, ale dobrze, czyli... ma to znaczenie duże. Ale udało się. No w każdym razie był to taki show, który miał zademonstrować, że technologia 5G jest już gotowa i Chiny pierwsze są w stanie z tego korzystać. Jak ten wyścig będzie wyglądał dalej, nie wiadomo, dlatego że bardzo dużo... Mówi się chyba o internecie rzeczy, bardzo dużo mówi się o tym, jak on wpłynie na życie zwykłych ludzi. Nie mówię już o technologii, bo bardzo dużo jest wprowadzanych oczywiście w produkcji przemysłowej różnych rzeczy i tutaj mamy zwykłych światowych liderów poza Chinami, Stanami Zjednoczonymi, trochę mniej, wiele państw europejskich się tym zajmuje, Korea Południowa, Japonia. Natomiast Chiny tutaj ewidentnie wydaje się, że są na samym przodzie rozwoju technologii. I kolejny obszar to jest rynek online i płatności mobilnych, czyli sposób, w który zachowujemy się jako konsumenci, czyli na ile chętnie korzystamy z płatności, z usług online, kupując produkty i na ile korzystamy z płatności mobilnej, czyli trochę inne rzeczy. Płatności mobilne, czyli płacimy telefonem komórkowym, płacimy aplikacjami różnymi. I Chiny tutaj też są absolutnym liderem. Rynek sprzedaży online w Chinach jest dwa razy większy od rynku amerykańskiego. Chińczycy obecnie kupują właściwie no, wszystko online. 9 razy większy od rynku japońskiego. W Chinach parę lat temu nastąpiła bardzo ciekawa rzecz, kiedy firmy, które były firmami kurierskimi, zaproponowały usługi, które spowodowały, że taniej jest skupować online niż pójść do sklepu. Czyli cena produktu wraz z usługą jego dostarczenia do domu była niższa i to dotyczyło również produktów, artykułów spożywczych, czyli taniej przez internet kupić marchewkę, cebulę i mleko niż pójść do sklepu, do Żabki czy do Biedronki na własnych nóżkach
i własnymi rączkami wziąć, przynieść do domu. To spowodowało, że w Chinach niezwykle rozwinęły się usługi kurierskie w taki mikrosposób, który obserwowałem w ostatnich latach, polegające na tym, że głównie takie malusieńkie trzykołowe pojazdy, motocykle z naczepą albo motocykle jeżdżą wszędzie, mają malusieńkie pakunki, bo ludzie kupują bardzo drobne rzeczy, baterie. Jak się naprawdę nie pomyśleliśmy, ktoś potrzebuje taśmę klejącą. No po prostu wklepuje w internet, przyjeżdża specjalnie człowiek z paczuszką tej wielkości i mu tą taśmę daje, za którą on płaci złoty 50. Więc to powoduje, że cała właściwie handel detaliczny przenosi się do internetu. I jest to związane, nie poruszam tutaj kwestii zanieczyszczenia środowiska przez transport, bo to jest gigantyczne. Nie wszystkie. Nie na pewno, bo tam... Dużo jest... Dużo jest ale bardzo dobrze. Interakcja jest dobra. Natomiast w wielu miejscach to nie są pojazdy elektryczne. Ciężarówki, które dowożą te produkty, też nie są elektryczne. One nie mogą w ciągu dnia wjeżdżać do miast, ale wjeżdżają rano i w nocy. I jak się jest poza miastem chińskim o godzinie 4 rano na przykład, to widać sznury tysięcy tirów w jedną i w drugą stronę, które blokują autostrady 5-6-pasmowe. Więc ten transport jest gigantyczny i to oczywiście jest jakiś na pewno problem. W każdym razie, gigantyczny rynek, który obsługiwany jest, jeśli chodzi o płatności, również przez firmy chińskie. Jeżeli Państwo pojadą do Chin, mogą Państwo mieć problem z korzystaniem z kart kredytowych Visa, American Express i innych, ponieważ Chińczycy honorują przede wszystkim Union Pay, czyli swój własny system kredytowy i wszystkie karty bankomatowe w Chinach są w oparciu o ten system. Nasze karty kredytowe, nasze, bo to nie jest oczywiście nasze, tylko amerykańskie, są obsługiwane w sklepach dla turystów, w hotelach itd., itd. Natomiast w zwykłych takich miejscach możemy mieć problem z płatnością kartą kredytową. I jeszcze większy problem jest, który ja napotykam za każdym razem, jak jestem w Chinach. Im dalej idziemy w las, tym gorzej. Coraz mniej się korzysta z gotówki. Chińczycy po prostu nie noszą już pieniędzy, nie noszą gotówki i coraz mniej przyjmują tej gotówki. Więc zaraz stanie się to, że w Chinach po prostu nie będzie w ogóle gotówki. Także... Nie, wszystkie te karty są, one są w wybranych miejscach tylko honorowane. Także nie ma lepszej, nie ma gorszej. Wszystkie są tak samo złe. Także jeżeli ktoś z Państwa... mi się wydaje, że dla turysty nie ma większego problemu. Bo tam, gdzie turysta się porusza, Chińczycy to jest naród kupców, więc oni wiedzą, że żeby robić biznes, trzeba pozwolić obcokrajowcowi płacić, więc mają dwa terminale. Jeden terminal do kart chińskich, drugi terminal do kart obcych. Jak mają dwa, możemy sobie poradzić. Natomiast jeżeli pójdą Państwo do takiej zwykłej restauracji, czasami może być problem. Nie tylko karty kredytowe są obsługiwane przez Chińczyków ich własnym systemem, ale również płatności online realizowane są przez potęgi, przede wszystkim dwie chińskie, które rozwinęły w ogóle technologię płatności online w sposób, który jest absolutnie niezwykły. To jest przede wszystkim Alipay, który ma największy udział w rynku i Alibaba, Ant Investment, to są wielkie firmy obsługujące płatności. I Tenpay to jest Tencent, czyli to jest operator i właściciel największego komunikatora w Chinach, czyli WeChat. Znają Państwo WeChata? Są również właścicielem albo bardzo dużym udziałowcem firmy Riot Legends, wydawcy League of Legends, bardzo niezwykle popularnej gry na świecie. Okej, okay, no proszę. I rynek gier w większości przez Tencenta kontrolowany. Mhm. No świetnie, to jest absolutna potęga, która powstała na podstawie takiego czegoś, co wiele osób już o tym nie pamięta. Nazywało się to i nazywa się nadal Weibo. Słyszeli Państwo o tym? Weibo to był rodzaj też takiego komunikatora, trochę inaczej działającego.
On nadal jest w Chinach wykorzystywany. To był pierwszy taki produkt Tencenta, który zdobył serca Chińczyków. Każdy Chińczyk miał Weibo i prowadził to rodzaj takiego właśnie trochę facebookowatego czegoś. Potem Tencent wprowadził WeChata, który stał się, można powiedzieć, takim workiem usługowym. Na początku to było coś pomiędzy Twitterem, Facebookiem, po prostu można powiedzieć, że realizował różne formuły komunikacji, ale również pokazywaniu swojego życia przez użytkowników. Czyli poza komunikacją darmową, głosową, nagrywaniem, przesyłaniem informacji, przesyłaniem plików, przesyłaniem zdjęć itd., itd. Były tam już bardzo wcześnie takie możliwości jak stworzenie własnego albumu, stworzenie własnej historii, opowiadania o tym, co się dzieje w moim życiu, ale Tencent zaczął wprowadzać inne usługi. Przede wszystkim usługi płatności, ale również usługi, na przykład takie, że jeżeli idziemy w 5 osób do restauracji, umawiamy się, dobra, to ja płacę, a inne osoby mi WeChatem przekazują na przykład, nie wiem, 24 zł zrzuty tak zwanej. Czyli jak gdyby wymienianie się, czyli przekazywanie sobie nawzajem pieniędzy za coś, czyli rodzaj jakiegoś takiego bezgotówkowego obrotu pieniędzy w bardzo, bardzo prosty sposób. Czyli WeChatem możemy płacić w bardzo różnych formułach. To stało się w Chinach bardzo, bardzo popularne, bo jest bardzo wygodne i między innymi dlatego Chiny bardzo są już dalekie na tej drodze bycia społeczeństwem bezgotówkowym, bo po prostu każdy ma, czy trudno mi sobie wyobrazić Chińczyka, który nie ma smartfona i nie ma WeChata. Ja na przykład komunikując się służbowo z Chińczykami, mam bardzo duży problem, dlatego że oni nie czytają maili. Znaczy oni mają maili, mają maile, ale po pierwsze już nie mają komputerów bardzo często, a po drugie oni po prostu nie korzystają z maili, bo to jest niewygodne. Dużo wygodniej jest korzystać z WeChata, więc między sobą również na poziomie profesjonalnym współpracy firm również bardzo wielkie umowy negocjują przez WeChata, wysyłają sobie umowy WeChatem, wysyłają po prostu niezwykłe jakieś wrażliwe dane i nie jest to dla nich problem. W Chinach oczywiście WeChat całkowicie, tak jak wszystkie narzędzia komunikacji, jest pod opieką władz. Także mając WeChata godzimy się na to, że w każdej chwili te informacje mogą zostać w jakiś sposób przeczytane. No i to wiadomo oficjalnie, to nie jest żaden sekret. Oficjalnie nie można w Chinach korzystać, są zablokowane wszystkie, Facebook, właściwie wszystkie produkty Google. Czyli YouTube, Google, przeglądarka, mapy. Teoretycznie z niczego nie można korzystać, jest blokada Great Firewall, czyli wielka blokada internetowa, która zamyka internet chiński w takim gigantycznym akwarium, blokuje dostęp do Twittera, Facebooka i wszystkich produktów Google. Mówię teoretycznie, dlatego że w praktyce nadal działa VPN. Czyli jeżeli kupimy sobie usługę VPN, czyli łączenie się z internetu chińskiego przez serwer, który jest gdzieś za granicą, z internetem światowym, to wtedy możemy korzystać z tego. Ale musimy taką usługę wykupić i VPN-y są różnej jakości. Czyli niektóre są takie, że one przez ten firewall przechodzą bez problemu i korzystamy tak, jakbyśmy korzystali w Polsce z internetu, a niektóre są takie, że nam się rwie połączenie, że nie możemy się połączyć, że mamy jakieś problemy. Więc jeżeli Państwo koniecznie chcą update'ować swój profil na Facebooku i tweetować, będąc w Chinach, proszę się zaopatrzyć w dobry VPN i wtedy Państwo mogą to robić, a jak nie, to mają Państwo problem. Chińczycy mają wszystko swoje, czyli oni nie potrzebują Google'a, bo mają przeglądarkę Baidu. Przeglądarka Baidu również jest chińskim odpowiednikiem Wikipedii. Jest gigantyczną bazą wiedzy, więc właściwie przeglądanie internetu, informacje o wszystkim na świecie, to wszystko jest zagospodarowane przez firmy chińskie. Baidu jest również potęgą w Chinach, a Tencent można powiedzieć, że jest potęgą komunikacyjną. Więc możemy powiedzieć, że pod tym względem jest to społeczeństwo niezwykle nowoczesne. I pytanie, które powinniśmy sobie zadać, a przynajmniej które ja zadałem nam, to jest pytanie, no dobrze, ale jak to się stało?
Bo jeszcze 20 lat temu mówiliśmy o tanich fabrykach w Chinach, które produkują jakieś tandetne buty plastikowe i ubrania za 3 zł. Odpowiedź czy odpowiedzi są, mogą być bardzo różne na to pytanie. I ja tylko proponuję Państwu moje spojrzenie, a na pewno z kim byśmy nie rozmawiali, te opinie na pewno będą się różniły. Po pierwsze, wydaje mi się, że to, co Chinom bardzo pomaga, to jest długofalowa strategia rozwoju. Chiny, będąc państwem autorytarnym, i proszę mnie źle nie zrozumieć, mi się to nie podoba. Znaczy, ja nie lubię państw autorytarnych bardzo. Natomiast nie można odmówić pewnej efektywności państwu autorytarnemu w egzekwowaniu pewnych rzeczy, a przede wszystkim w tym, żeby budować bardzo, bardzo dalekosiężną politykę. My mamy rządy, które się zmieniają co 4 lata. Przychodzi nowy rząd, ma nowe pomysły. Czasami się zmieniają często. Czasami się zmieniają trochę rzadziej, ale tak czy inaczej się zmieniają. Szczególnie w tak mało dojrzałych demokracjach jak Polska, przychodzi nowy rząd i rozwala wszystko, co było wcześniej, buduje od nowa. Przychodzi następny, rozwala wszystko, co wcześniej, buduje od nowa. To nie sprzyja realizacji długofalowej strategii, gdyby taka była w naszym kraju. Ale jak Państwo wiedzą, nie ma takiej, nie było nigdy. Znaczy nie wiem, czy nigdy, ale w ostatnich 30 latach. Po prostu nie ma takiego myślenia w naszym kraju, że teraz musimy realizować cele, które sobie gdzieś tam na horyzoncie ustawiliśmy jako cele, które mamy osiągnąć za 20 lat na przykład. W Chinach to jest. Obecna strategia, która obowiązuje, to jest strategia do 2049 roku, który nazywa się rokiem wielkiego renesansu Chin. Brzmi to strasznie, ale oznacza to, że Chiny uważają, że potrzebują czasu do 2049 roku, żeby być absolutną potęgą światową we wszystkich wymiarach ekonomicznych, ale również kulturalnych. I po prostu konsekwentnie do tego dążą. To, że mają tak długofalową strategię, wcale nie znaczy, że się jej kurczowo trzymają. Bo to, co możemy powiedzieć o Chinach na przestrzeni ostatnich 30 lat ich rozwoju, to jest to, że robią 2 kroki do przodu i 1 krok w tył. Zmieniają kierunek. 2 kroki do przodu, 1 krok w tył. To jest rozwój, który, jeżeli mielibyśmy to jakoś nakreślić i okazuje się, że markery jednak się przydadzą. Zaraz sprawdzimy. Zaraz sprawdzimy. Tiendzin. Zrobione w Tiendzinie. Czyli proszę Państwa, rozwój chiński, jeżeli byśmy sobie nakreślili jakąś, powiedzmy, nie jest wcale taki. Polityka dotycząca tego rozwoju jest taka. Czy jak wykreślimy średnią, nadal to będzie tak. Ale widzimy, że to ciągle się zmienia. Chiny ciągle zmieniają swoje decyzje i politykę. Natomiast cały czas myślą o tej dalszej strategii. Czyli sprawdzają, czy coś działa. Nie działa, natychmiast się z tego wycofują. Moglibyśmy mówić o 30 różnych pomysłach i politykach, które były szumnie ogłaszane w Chinach, a potem się Chińczycy z tego wycofywali, nie mieli żadnego problemu, żeby to zmienić. To powoduje, że dalekie cele strategiczne są realizowane, ale bliskie cele strategiczne nie, bo to ulega zawsze ocenie. Czy mam przykład jakiś podać? Wycofanie się z czegoś? Muszę sobie przypomnieć. Dobrze, mogę Państwu powiedzieć na przykład o polityce jednego dziecka. To jest taka polityka, która od końca lat 70. była realizowana i w końcu z powodów demograficznych Chińczycy stwierdzili, że trzeba to zmienić. I zaproponowali taką politykę ogłoszoną, ona była chyba w 2015 roku, że małżeństwa, które są niezbyt stare, nie pamiętam ile lat tutaj było, ale są w miarę młode i są grzeczne, nie robiły nic złego, jeśli chodzi o politykę i spełniają wszystkie właśnie takie wymogi polityczne i mają zgodę komórki do spraw rodziny w miejscu, w którym mieszkają, mogą starać się o drugie dziecko. Okazało się, że ludzi to nie interesuje często, bo te osoby, które spełniały te warunki,
są klasą średnią, w której dzietność ogólnie spada i tak naprawdę ta polityka niewiele zmieniła. I minął chyba półtora roku, a Chińczycy wprowadzili politykę całkowitego, swobodnego, swobodnej prokreacji i posiadania dwójki dzieci, bo zobaczyli, że to po prostu nie działa, że to jest za mało. I to jest taki przykład, który teraz mi się przypomniał. Natomiast takich bardziej spektakularnych przykładów na pewno będzie więcej. Może mi się jakiś jeszcze przypomni, taki, który pokaże całkowity zwrot, bo takich też rzeczy było bardzo dużo. Także jest długofalowa strategia. Jak ta strategia teraz wygląda? Największym wyzwaniem dla Chin to jest to, żeby gospodarkę skierowaną na produkcję i na eksport zmienić na przede wszystkim większą konsumpcję wewnętrzną, czyli mniej sprzedajemy za granicę, ale więcej sprzedajemy na nasze rynki, żeby Chińczycy sami kupowali nasze produkty i te pieniądze były tu i napędzali gospodarkę. To jest pierwszy taki długofalowy cel. A drugi długofalowy cel, który zresztą wynika z tego wykładu, to jest to, żeby zmieniać produkcję coraz bardziej na produkcję wysokich technologii, czyli coraz mniej produkować tanich produktów prostych, nieprzetworzonych, a coraz więcej produkować produktów, które możemy uznać za albo wysoko przetworzone, albo reprezentujące wysoką wartość technologiczną w takiej czy innej branży. Drugim elementem było bardzo, bardzo mądre posunięcie, które tak naprawdę wynika w ogóle z azjatyckiego podejścia do edukacji. W Azji uważa się, że edukacja jest absolutną podstawą sukcesu i jednostki, i rodziny, i społeczeństwa. Czy Singapur, czy Korea Południowa, czy Tajwan, czy Chiny, rodziny generalnie myślą, że zrobią wszystko, żeby swoje dzieci posłać na uczelnię. Odejmą sobie od ust, nie będą sami realizować swoich jakichś celów osobistych, tylko po to, żeby dziecko wypchnąć i żeby dziecko miało edukację. Stąd się bierze uczenie do późna w nocy dzieci azjatyckich, czy w Korei, czy w Japonii, czy na Tajwanie, to jest ten sam model. Stąd się bierze to, że uniwersytety mogą żądać bardzo wysokiego czesnego, bo i tak rodzice będą płacić to czesne dla swoich dzieci. Stąd się bierze to, że młodzież chińska, która dorasta w domach i azjatycka generalnie, można tak powiedzieć, nie uczona jest samodzielności rozumianej w ten sposób, że na przykład ma sobie pościelić łóżko, ma wyrzucić śmieci, ma posprzątać mieszkanie, bo rodzice chcą, żeby dzieci koncentrowały się tylko i wyłącznie na nauce. Czyli dziecko ma się tylko i wyłącznie uczyć. Jak już dojdzie do tego etapu, pójdzie na uczelnię, dobrze sobie poradzi, wtedy można odetchnąć i wtedy jeszcze trzeba pomóc znaleźć pracę może i wtedy już dziecko wchodzi w dorosłe swoje życie. Na poziomie państwowym inwestycja w edukację polegała na tym, że rząd chiński zdecydował w latach 80., że trzeba pilnie wysyłać najbardziej utalentowanych studentów do najlepszych uczelni zagranicznych. Pilnie. I była to polityka rządowa. Były to stypendia rządowe. Za darmo te osoby jechały do najlepszych, głównie amerykańskich uczelni, po to, żeby uczyć się od najlepszych. Czyli to jest rodzaj, mógłbym powiedzieć, takiej wielkiej pokory i poszanowania dla wiedzy. Coś, o co w dzisiejszym świecie jest coraz trudniej. Jak Państwo wiedzą, po tym jak upada takie przeświadczenie, że ktoś, kto ma wiedzę, jest ważny, prawda? Teraz w dzisiejszym świecie mamy taką tendencję kwestionowania wiedzy, kwestionowania autorytetów. To jest bardzo, bardzo sprzeczne z tradycyjnym azjatyckim podejściem do edukacji. Słucham? Czy tam też brak poszanowania się panoszy? Nie zaobserwowałem tego. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest raczej domeną, można powiedzieć, Europy i Stanów Zjednoczonych. Można powiedzieć Ameryki Północnej. Nie wiem, jak w Kanadzie, pewnie jest podobnie. I pokrzywdziłem Australię i Nową Zelandię, przepraszam. Rozwój innowacyjności. O tym też jeszcze chwilkę powiemy i już powiedzieliśmy trochę. Przejmowanie technologii zagranicznych, też parę słów o tym powiem, co Chińczycy zrobili i jak. I efekt skali, o tym musimy pamiętać. Chiny, będąc gigantycznym krajem, jako państwo autorytarne, mogąc pewne rzeczy szybko dość wprowadzać, po prostu w tej skali dużo więcej można osiągnąć i dużo więcej widać.
Dzisiaj mamy różne rankingi uczelni. Pierwszym rankingiem była lista szanghajska. Lista szanghajska była rankingiem stworzonym przez Uniwersytet Jiaotung w Szanghaju, który dostał prikaz od rządu, żeby stworzyć coś, co będzie pokazywało, jakie są uczelnie najlepszymi uczelniami na świecie, gdzie należy wysyłać swoich studentów. Więc ten ranking został stworzony w tym celu i miał pokazywać uczelnie, gdzie jest najwięcej noblistów, gdzie jest najwięcej badań i gdzie są najlepsze badania w dziedzinach STEM, czyli głównie matematyczne, nauki ścisłe, to co było potrzebne dla rozwoju technologii w Chinach. I rząd chiński zaczął wysyłać tabuny studentów, przede wszystkim do uniwersytetów Ivy League w Stanach Zjednoczonych, czyli tych najlepszych uniwersytetów Yale, Stanford, Princeton, Harvard. Wraz z tą popularnością tego typu uczelni, jeśli chodzi o stypendia rządowe, Chińczycy, którzy bardzo, bardzo się wzbogacili, zaczynali sami wysyłać swoje dzieci na te uczelnie. I od jakichś 20 lat obserwujemy dominację chińskich studentów na najlepszych uczelniach amerykańskich do tego stopnia, że różne uczelnie starają się wprowadzać politykę ograniczania miejsc dla studentów chińskich, bo po prostu w klasie, w grupie, w której jest 20 osób, jest 17 Chińczyków. I jest to słaby biznes dla, można powiedzieć, interesu narodowego amerykańskiego, mimo że dobry biznes dla uczelni, ponieważ Chińczycy płacą bardzo wysokie czesne. Nie mogą Amerykanie tego zrobić w sposób łatwy, no bo nie mogą powiedzieć, jesteś Chińczykiem, nie możesz u nas studiować, prawda? No już te czasy minęły, kiedy mówiono, że ktoś może, a ktoś nie może, bo ma inny kolor skóry. Więc jest duży problem, jak to zrobić, żeby jednak trochę ograniczyć tą liczbę. Donald Trump ma różne pomysły i bardzo przez jego politykę ograniczony został chęć studentów chińskich do wyjazdu do Stanów, więc uczelnie amerykańskie podniosły raban, ale przecież finansowo nie damy rady bez Chińczyków. Musimy ich mieć. Więc są doprowadzone zostało do bardzo, bardzo trudnej sytuacji. W każdym razie, nam mogłoby się wydawać, że Chińczycy wyjeżdżający z wtedy jeszcze w latach 80., 90. biednych Chin do wspaniałych Stanów Zjednoczonych albo do Europy, bo też jeździli do Wielkiej Brytanii głównie, ale też do innych państw zachodnioeuropejskich, nie będą wracać, będą emigrować, zostawiać tam. I oczywiście część Chińczyków została, natomiast zdecydowana większość wróciła. I to była rzecz, która mogłaby się wydawać dziwna, ale ona była spowodowana również bardzo świadomą polityką stwarzania bardzo atrakcyjnych warunków pracy dla absolwentów najlepszych uczelni zagranicznych w Chinach. Co się działo? Młody człowiek kończył studia, uczelnia mówiła mu, jesteś młodym naukowcem, zrobimy ci laboratorium, powiedz jaki chcesz sprzęt. Ten za 10 milionów dolarów, proszę bardzo. Ten za 5 milionów dolarów, ale oczywiście dwa ci możemy kupić. Ten za 5 milionów, tak, trzy możesz mieć, już jeden jest gdzieś indziej. Proszę bardzo, przyjeżdżaj. Ile byś w Stanach zarobił pieniędzy? 10 tysięcy miesięcznie. To u nas zarobisz 20 tysięcy miesięcznie. I osoby w ten sposób decydowały się na powrót, bo widziały szansę w rozwoju naukowym osobistym i dobre pieniądze w obecności w Chinach. To był jeden czynnik, były również inne czynniki. Natomiast to spowodowało, że najlepiej wykształceni młodzi naukowcy chińscy wracali w dużej mierze do Chin i oni rozwijali uniwersytety chińskie, takie jak Uniwersytet Tsinghua, o którym zaraz powiem, który jest liderem uniwersytetów chińskich. To, ponieważ świat nauki tak naprawdę nie zawsze istotne są dla niego granice. Także badacze badając jakieś zagadnienia muszą być bardzo mobilni i czasami nie jest istotne, gdzie są fizycznie. Chińscy badacze, którzy są świetni w takich przedmiotach właśnie związanych z naukami ścisłymi przede wszystkim, czy mieszkając w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, czy w Chinach, brali udział w transferze wiedzy do Chin. Czyli pracując w zespołach badawczych w Stanach Zjednoczonych, jeździli na konferencje do Chin. Jest tak jakby naturalny proces. Tą wiedzę rozprzestrzeniali również w Chinach, powodując skokowy wzrost kompetencji badaczy chińskich. To nie jest tylko domeną Chin, dlatego że pamiętam, kiedyś byłem na konferencji na Tajwanie, w najlepszej uczelni tajwańskiej, czyli National Taiwan University, gdzie wśród 10
panelistów z tego uniwersytetu, Tajwańczyków, wszyscy, bo pytałem o to, byli absolwentami uniwersytetów Ivy League w Stanach Zjednoczonych. Nie było ani jednego, który skończył inną uczelnię. Jeżeli spojrzymy na Koreę, w Korei jest bardzo podobnie. Ta, można powiedzieć, już teraz starsza grupa profesorów w dużej mierze była wykształcona na najlepszych uniwersytetach amerykańskich. Więc można powiedzieć, że w pewien sposób Chińczycy powielili ten model budowania siły uniwersytetów wschodnioazjatyckich we współpracy z Amerykanami. Także dzisiaj, kiedy mamy zespoły badawcze amerykańskie, no jest absolutnie naturalne, że w nich są Chińczycy. Czasami amerykańscy Chińczycy, czasami tacy, którzy mieszkają, żyją, pracują w Chinach. Więc to spowodowało bardzo, bardzo szybki wzrost wiedzy. Uniwersytet Tsinghua w tegorocznym rankingu Times Higher Education, który został ogłoszony dosłownie parę dni temu, zajmuje pierwsze miejsce w Azji jako najlepszy uniwersytet azjatycki, czyli żaden koreański, japoński, tajwański się nie umywa do Tsinghua i zajmuje już pozycję 23. uniwersytetu na świecie. A jeżeli spojrzymy na ten ranking, to on absolutnie jest zdominowany przez uczelnie brytyjskie i amerykańskie, czyli tam właściwie są Amerykanie, Brytyjczycy. W tym roku Oxford, University of Oxford jest na pierwszym miejscu, czyli Brytyjczycy, Amerykanie, Brytyjczycy, Amerykanie i tak dalej. Ktoś tam czasami się pojawi inny i Tsinghua. Najsilniejsza z matematyki, informatyki, to co jest najbardziej kluczowe dla rządu chińskiego i wypowiedź naukowca amerykańskiego, która na mnie zrobiła duże wrażenie, to było mniej więcej taka opinia, że w ciągu 5 lat Tsinghua prawdopodobnie wyprzedzi w potencjale badawczym MIT, a MIT, Massachusetts Institute of Technology, jest uznany za taki, można powiedzieć, flagowy amerykański instytut badawczy, uniwersytet, który ma bardzo, bardzo dużą produkcję, jeśli chodzi o teksty naukowe, które są bardzo ważne przede wszystkim w tych przedmiotach STEM. Także to robi wrażenie w tym środowisku. W Szanghaju na uniwersytecie też już obcokrajowcy studiują, czy tylko Chińczycy? Wszędzie studiują teraz obcokrajowcy, dlatego że polityka chińska, o której nie mówiłem, bo to trochę nie jest temat tego wykładu, jest taka, żeby budować pozytywny wizerunek Chin poprzez zapewnianie tysięcy stypendiów dla studentów z tych państw, które nie zawsze pozytywnie patrzą na Chiny. Czyli dzisiaj z Polski można bez problemu wyjechać na stypendium do Chin na uniwersytet. Jeszcze łatwiej jest wyjechać Amerykanom, jeszcze łatwiej jest wyjechać osobom z Europy Zachodniej. Chińczycy wydają mnóstwo pieniędzy na stypendia i liczba studentów zagranicznych na uczelniach chińskich również bardzo dynamicznie rośnie, ale głównie dlatego właśnie. Czyli żebyśmy odjęli stypendia, to tych studentów było bardzo mało. Mając takie komfortowe warunki finansowe, mnóstwo osób decyduje się na wyjazd na uczelnie chińskie. Co też pomaga studentom chińskim, bo ich umiędzynarodawia. Więc to ze wszechmiar jest dobre dla Chin. Jak wygląda sprawa przejmowania technologii? O tym też głośno często jest w gazetach, jak Chińczycy wykradają technologię. No i muszę to powiedzieć filozoficznie tak. Z jednej strony nie da się zaprzeczyć faktom, że przez ostatnie 30 lat wzrostu chińskiego bardzo dużo technologii była po prostu ukradziona. Natomiast to nie jest wszystko. Słucham? Według prawa chińskiego. Nie, no według prawa chińskiego nagle w Chinach pojawiła się wiedza o czymś, jak coś należy zrobić. Także wszystko jest okej. To, co jest też bardzo ciekawe, to jest to, jak Chińczycy świetnie wykorzystywali różne inicjatywy amerykańskie i unijne, europejskie, które miały za zadanie wsparcia rozwoju chińskiego z nadzieją na budowę demokracji w Chinach. Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, różne państwa europejskie wydawały mnóstwo pieniędzy, zapraszając chińskich ekspertów rządowych, partyjnych, żeby zobaczyli, jak w krajach rozwiniętych pewne rozwiązania wyglądają, po to, żeby mogli je wprowadzać u siebie z nadzieją, że wprowadzą dokładnie tak samo i stworzą system podobny do systemu naszego, powiedzmy. No niestety osoby, które decydowały o tym, niezbyt wnikliwie czytały historię Chin.
wydaje się, że tutaj zabrakło tego elementu pewnej pokory dla wielotysięcznej cywilizacji chińskiej, która zawsze przyjmuje to, co jest potrzebne, a odrzuca to, co uważa za niepotrzebne. Więc Chińczycy przyjęli te darmowe wizyty, przyjęli tą wiedzę, podziękowali ładnie, zbudowali sobie system, który dla nich jest najlepszy i nie ma nic wspólnego z naszą demokracją. Także był to taki transfer wiedzy na warunkach dość ciekawych, na którym bardzo Chińczycy dużo zyskali. Tak jak już powiedziałem, dzięki edukacji bardzo duży jest udział chińskich naukowców w badaniach na świecie i to bardzo pomaga. Również polityka, która była bardzo świadomą wieloletnią polityką chińską, to był zakup różnych firm europejskich, na przykład bardzo dużo niemieckich firm Chińczycy kupili, czasami bardzo małych firmek, które miały jakąś jedną technologię, bardzo ważną na przykład dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma chińska, czasami nie było wiadomo, że to firma chińska, jakaś firma kupowała tę firmę, przejmowała technologię, ta technologia stawała się technologią chińską. W ten sposób Chińczycy zbudowali potęgę mniej więcej, między innymi w przemyśle motoryzacyjnym. Bardzo silne było takie przejęcie firmy Volvo przez chińską firmę Geely, ale takich spektakularnych przejęć było mało. Przede wszystkim Chińczycy działali w sposób taki, jak robią to najlepiej, czyli małymi krokami, w niewidoczny sposób, efektywnie, drobnymi ruchami. Dzięki temu bardzo dużo technologii Chińczycy przejęli. Tesla też się dobierają. To znaczy, z tego co ja wiem, to są przede wszystkim firmy, które dostarczają tym wielkim potentatom różne rozwiązania technologiczne dotyczące pewnych elementów. A mając elementy, no ma się już też całość. Także to jest dość mądra, przebiegła polityka. Także można powiedzieć, że... No ale z drugiej strony możemy sobie zadać pytanie. A nie można? No można. Jeżeli jakaś firma ma udziały, które można kupić, to każdy ją może kupić. Obecnie w Stanach Zjednoczonych polityka Trumpa między innymi teraz... ponieważ wojna handlowa z Chinami trwa... bardzo ogranicza się możliwości transferu technologii w ten sposób. To znaczy jest taka organizacja amerykańska, która wnikliwie bada wszystkie przejęcia i wiele z nich już zablokowała. No ale teraz to jest... Słucham? Coco? Tak, nie pamiętam. Jest to taka organizacja, która nie do końca było wiadomo co robi i do tej pory była bardzo mała i w ostatnich latach zaczęła pełnić kluczową rolę. I Amerykanie teraz bardzo dużo blokują tych transakcji, ale jest to dużo za późno. To znaczy, no, w momencie, w którym są, no, tak naprawdę Stany Zjednoczone teraz rywalizują technologicznie z Chinami jak równy z równym, więc to już jest zupełnie inny etap niż wtedy, kiedy Chiny aspirowały tylko i rozwijały swój potencjał. Ta mapa obrazuje, gdzie Chińczycy, czy jak mówiąc brzydko językiem marketingowym, jak targetują swoje zakupy. Niemcy, dlaczego? Tu jest najwięcej technologii. Więc najwięcej inwestycji jest w Niemczech. Wielka Brytania, drugie miejsce, gdzie jest najwięcej technologii. Tutaj najwięcej inwestują Chińczycy. Także widzimy, że Europa Zachodnia, najbardziej rozwinięte kraje, to jest to, co Chińczyków najbardziej interesuje. Polska interesuje ich przede wszystkim, jeśli chodzi o szlaki transportowe. Tutaj nie mamy technologii, które interesują Chińczyków, nie mamy nic do zaoferowania, jeśli chodzi o właśnie te cele strategiczne chińskie. Polska może być ważnym miejscem do transportu chińskich produktów i chyba nie więcej. Chyba, że się ogarniemy i stwierdzimy, że jednak będziemy myśleć strategicznie. Do tej pory tego nie robiliśmy. Także to pokazuje bardzo taki planowy, sukcesywny sposób, w jaki Chińczycy realizują swoją strategię. I 3 lata temu Xi Jinping ogłosił coś, co wydaje się kopią strategii indyjskiej rozwoju. Modi ogłosił Made in India, a Chińczycy ogłosili, nie chcąc być gorszymi, Made in China 2025. Co to znaczy? Właściwie to podsumowuje trochę to, co chciałem Państwu przekazać. Made in China raczej się kojarzy źle. Kojarzy się z tandetą, z czymś tanim. I Chińczycy chcą to odwrócić i mówią, Made in China w 2025 roku będzie symbolem jakości wysokich technologii. I to jest ten cel strategiczny, do którego Chińczycy dążą. To jest tylko 6 lat, 5 z kawałkiem, więc wydaje mi się, że przy tym tempie może być tak, że to osiągną. I 4 lata temu, nawet 5, kiedy pisałem książkę o Chinach,
Tam napisałem taki fragment, że wydaje mi się, że już niedługo będziemy, zmienimy nasze podejście do Made in China i będzie to symbolem tak jak kiedyś jakości. I wydaje mi się, że wszystko do tego ku temu zmierza, że rzeczywiście tak będzie już niedługo. I teraz naprawdę Państwu już dziękuję.